Dzień dobry. W studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Europejskim Forum Nowych Idei kłania się Zbigniew Bartuś, a gościmy pana profesora Waldemara Rogowskiego z Zakładu Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji Inwestycji, znawcę finansów, rynku nieruchomości i spróbujemy o tym rynku troszkę porozmawiać, bo coś nam się rozjechało. W zeszłym roku moi wszyscy znajomi deweloperzy powiedzieli, że wstrzymali inwestycje. W tym roku jest ogromny popyt na mieszkania. Nie są w stanie oczywiście tak szybko wybudować tych mieszkań, na które jest tak wielkie zapotrzebowanie. Dlaczego się rozjechało i kiedy przywrócona zostanie pewnego rodzaju symbioza, w której zawsze dwa te rynki istniały? To może na pierwsze pytanie udzielę odpowiedzi. Przy okazji główna analityk grupy Biura Informacji Kredytowej, stąd też informacje o kredytach. No, deweloperzy zachowali się rynkowo, bowiem w drugiej połowie roku, właściwie całym 2022 roku, ogromnie spadła dostępność kredytów mieszkaniowych. Spadła z podstawowego powodu, to znaczy wzrostu stóp procentowych. Ta zdolność kredytowa spadła w niektórych przypadkach o 60-70%. To załamało właściwie rynek kredytów mieszkaniowych, bo jeszcze w 2021 roku mieliśmy na przykład około 50 paru tysięcy, nawet rekordowo 58 tysięcy osób, które miesięcznie wnioskowało o kredyt mieszkaniowy. Natomiast na jesieni zeszłego roku zeszliśmy do 12 tysięcy, czyli spadek prawie o 80%. Czyli praktycznie kredyt i dostępność kredytu nie istniała. W związku z tym popyt finansowany kredytem nie istniał na nieruchomości. On był oczywiście w jakiś sposób, ten popyt wspierany zakupami za gotówkę, czy tymi cashowymi, ale to facto odpadło około 40%. A czy taka sytuacja zdarzyła się w przeszłości, żeby aż tak dramatycznie tąpnęło? Nawet bardziej. Dlatego, że to jest oczywiście lata kryzysu 2008-2009 w przypadku Polski i tam była jeszcze gorsza sytuacja, bo wówczas prawie ponad 90% transakcji na rynku pierwotnym nieruchomości była z kredytem bankowym. Sytuacja obecną, jaką mamy, to jest około tak 60-50%, czyli można powiedzieć 50-50 jest zakupy gotówkowe i kredyt był w 2021 roku, więc to tąpnięcie dotknęło części finansowania, czyli tego kredytowego, natomiast to gotówkowe zostało. Czyli jaka była odpowiedź deweloperów? Deweloperzy widzą, że nie ma popytu efektywnego, czyli ludzie nie dostają kredytów. Oczywiście to, co mieli, wstrzymali nowe inwestycje i te, co nieruchomości już mieli gotowe, zamrozili, nie wprowadzając ofertę na rynek, albo nawet ściągając ofertę z rynku w oczekiwaniu na stymulatory dostępności kredytów, czyli obniżki stóp procentowych, a jeszcze wcześniej dostali taki steryt w postaci tego programu rządowego Bezpieczny kredyt 2%. Tak, który w tym momencie był tym stymulatorem, podwójnym stymulatorem. Dlaczego podwójnym? Z jednej strony osoby, które mogą być beneficjentami, czekały, ale te osoby, które nie są beneficjentami tego programu, wiedzieli, że jeżeli będzie stymulowana część popytowa rynku bez części podażowej, zaraz o tej powiem, rynku nieruchomości, to ceny muszą wzrosnąć, więc sami wcześniej zaczęli wnioskować o kredyty mieszkaniowe i tak naprawdę dziś od czerwca, lipca już widzimy dość istotne wzrosty. Mamy nawet obecnie około 40 tysięcy osób, które wnioskują o kredyt mieszkaniowy. To jest podstawowa różnica z tym, co się teraz dzieje, a tym, co się działo po kryzysie finansowym wtedy, bo wtedy ceny spadały nam. Dlaczego spadały? Dlatego, że deweloperzy nie wyhamowali swojej oferty i była duża nadpodaż na rynku przy braku popytu. Jasne. Więc deweloperzy się teraz nauczyli, jak tylko zobaczyli objawy spadku popytu, natychmiast zatrzymali. Podaż. Tak jest. A że podaż jest nieelastyczna, to znaczy 2-3 lata trwa cały proces wybudowania nieruchomości, to na pojawiający się popyt, stymulowany tymi dwoma aspektami, czyli obniżką stóp procentowych i programem Bezpieczny Kredyt, nie mogli odpowiedzieć nowymi inwestycjami. I na rynku pierwotnym stała się sytuacja od dawna niewidziana. W niektórych lokalizacjach w ujęciu netto więcej schodzi z oferty deweloperskiej niż wchodzi. Czyli mamy bilans ujemny. To na przykład dotyczy Krakowa. Czyli za moment nie będzie praktycznie na rynku deweloperskim co sprzedać. Dlatego ten strumień zaciąganych kredytów z programu Bezpieczny Kredyt zaczyna się przeorientowywać, zresztą o tym też wcześniej, jeszcze przed uruchomieniem tego programu wspominałem, na rynek wtórny. Czyli wtedy się będzie płaciło premię za dostępność tego aktywu, który chce kupić.
I mamy też zwyżkę cen na rynku wtórnym. No oczywiście, no bo na rynku wtórnym mamy podaż stałą, prawda? A znowu jest stymulator popytowy rynku. No w związku z tym, to samo co jest z samochodami, taką per analogię używanymi w pandemii, prawda? Nagle się anomalia rynkowa, używane samochody droższe niż nawet dlatego, że one były dostępne, a nowych nie było. I to jest ta analogia dokładnie. Nie ma nowych nieruchomości, nie ma rynku pierwotnego, więc rozbudowuje się i rośnie rynek wtórny. Na rynku samochodowym normalizacja po pandemii trwała, czyli odbudowa tak naprawdę łańcuchów dostaw trwała około 2 lat. Jak to będzie w tym wypadku? Jaki pan przewiduje scenariusz? To właśnie, po stronie podażowej. Tak, to właśnie scenariusze. Pytanie tak naprawdę dzisiaj zasadnicze, na ile deweloperzy uwierzą, że ten popyt jest przynajmniej średnioterminowym popytem? Obawiam się, że deweloperzy uważają, że ten popyt wykreowany właśnie przez rządowy program ma charakter krótkoterminowy i nie ma co zwiększać liczby oferowanych nieruchomości, trzeba skupić się na maksymalizowaniu marży, czyli na rosnącej cenie. Bo tak naprawdę deweloperów interesuje to, żeby ten popyt w długim terminie był przewidywalny i stabilny. No nie można mieć takich skoków rynkowych w obie strony, prawda? Bo wtedy zregulowujemy symbiozę. Tak, nie ma symbiozy, to co pan redaktor właściwie podkreśla, prawda? Czyli jak jest ogromny popyt, nie ma elastyczności podaży, tak, to ceny rosną. Nagle jak podaż zacznie się bardziej uruchamiać, a popytu nie będzie, no to znowu będzie spadek cen. Więc deweloperzy przyjęli strategię, tak jak wspomniałem, maksymalizacji marży, czyli w jaki sposób ograniczają. Co widać zresztą na przykład w liczbie nowych pozwoleń na budowę, prawda? Gdzie mamy spadek rok do roku tych wydawanych pozwoleń, czyli jednak rynek deweloperzy nie oczekują chyba trwałości tej zmiany, która będzie na rynku kredytów mieszkaniowych. A co wynika z takich waszych analiz, obserwacji długoterminowych trendów Biura Informacji Kredytowej? Jakie są, bo ty musisz też budować jakieś swoje własne scenariusze rozwoju sytuacji. Gdzie tu jest ten najbardziej prawdopodobny przy też niepewnej makroekonomii w dzisiejszych czasie, w dużej mierze zależnej od polityki czy zmiany politycznej? Znaczy jest kilka czynników ekonomiczno-socjologiczno-kulturowych, które wspierają rozwój rynku mieszkaniowego, a dzięki temu rynek kredytów mieszkaniowych. Te pozytywne rzeczy to są po pierwsze taki trend związany z rosnącą liczbą jednoosobowych gospodarstw domowych. Jest już 25% gospodarstw domowych jednoosobowych. I to zwiększa potrzeby. Tak, no to wtedy oczywiście jak jest para, no to jedno mieszkanie na 2 osoby. Jak jest single, no to 1:1. Drugi taki megatrend to są rosnąca liczba rozwodów, która też, prawda, jak małżeństwo mieszkało razem, potrzeba była jednego mieszkania. Jak nagle się rozwodzą, potrzeba znowu 2 mieszkań. Rosnące dochody. Trzeba pamiętać, że mamy właśnie w sierpniu i we wrześniu też pierwsze miesiące, już od pewnego okresu czasu, gdzie realnie wynagrodzenia rosną. Znowu rosną. Tak, wzrost realny wynagrodzeń, jest nominalny wzrost, jest wyższy niż wzrost inflacji, czyli realnie wynagrodzenia rosną, czyli zdolność kredytowa rośnie, do tego dokładamy spadające stopy procentowe. Dzisiaj sprawdzałem odczyt na przyszłą stopę procentową WIBOR-owską za 12 miesięcy, na rynku jest 4,75. Przypominam, że dzisiaj stopa referencyjna jest 5,75, czyli rynek jeszcze 100 punktów bazowych wycenia poniżej dzisiejszej stopy referencyjnej, a to spowoduje dostępność kredytu rosnącą, czyli to są te pozytywne. Negatywne to jest taki megatrend gniazdowniki. Polega on na tym, że osoby do 35 roku życia dalej mieszkają z rodzicami. W Polsce jest około 40 paru procent młodych, nawet... Bambocini włoskich, tak? Tak, włoskie, tak, i portugalskie, bo już nawet Hiszpanów, i Chorwacja. W towarzystwie naszym pobiliśmy już nawet Hiszpanów w tym aspekcie. Czyli to będzie działało na niekorzyść. No i kolejne fundamentalne pytanie, szczególnie w aspekcie młodych osób, to jest ten aspekt kulturowy, posiadanie versus korzystanie. Jeżeli dalej będzie kulturowo w Polsce ten aspekt korzystania, czyli własności, to drogą do własności jest kredyt, czyli perspektywa rynku jest dość dobra. Dodatkowy ten czynnik jest, że będzie dobrze, to jest tylko, można powiedzieć, niski wskaźnik zadłużenia hipotecznego do PKB. Mamy 19%, to jest około 18-20 pozycja w Unii Europejskiej. I co ciekawe, obłożenie, relacja dochodów rozporządzalnych, tak, kredytów w dochodach rozporządzalnych gospodarstw domowych, w Polsce jest 33%. Na przykład Dania, Holandia, tam jest po 170%, czyli jest jeszcze możliwość. Tak, jest jeszcze przestrzeń w dochodach rozporządzalnych, żeby to przyjąć. Ale co jest z perspektywy
na krótkiego okresu. Mówię, długoterminowo raczej pytanie kulturowe, korzystanie czy posiadanie to będzie stymulowało, plus te, o których mówiłem. No i demografia, właśnie. Podstawowy czynnik negatywny, demografia, czyli spadek liczby Polaków, depopulacja, ogromna jeszcze przestrzenna depopulacja w niektórych województwach opolskie, na przykład, czy świętokrzyskie, jeszcze większa depopulacyjność, czyli spadek liczby mieszkańców. To, co widzimy w krótkim czasie, to to, że urosła rzeczywiście nam liczba osób wnioskujących w lipcu. To był taki skumulowany popyt odroczony programu 500, programu Bezpieczny Kredyt. W sierpniu w relacji do lipca już mamy spadek liczby wnioskodawców. We wrześniu w relacji do sierpnia też spadek, czyli już widzimy, że liczba osób wnioskujących zaczyna nam spadać. Jest to jakiś trend. Tak? To już może być jakiś trend, że te osoby, które mogły być beneficjentami tego programu rządowego, po prostu złoczyły. Już byli zdecydowani, bardzo szybko w pierwszym okresie zdecydowali się, a kolejne osoby mogą nie spełniać warunków albo nie chcieć z tego korzystać. Czy może się okazać, że ten popyt po prostu się osłabia? Będzie, ale będzie trend osłabiający. Zobaczymy do końca roku. W samym sierpniu mieliśmy 5 miliardów akcji kredytowej, kiedy w zeszłym roku od tej pory mieliśmy 2 miliardy. Czyli te wzrosty akcji, oczywiście daleko to do 8 miliardów, kiedy mieliśmy rekordową miesięczną akcję kredytową 2,21. Czyli reasumując, w krótkim okresie lekki optymizm. W długim okresie wszystko zależy od wzajemnej relacji tych czynników, o których wspominałem. Będziemy obserwować trendy i wracać z pytaniami do pana profesora. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Zawsze bardzo miło z panem redaktorem rozmawiać merytorycznie. Także bardzo dziękuję państwu, bardzo dziękuję panu redaktorowi. Dziękuję.